a czas na jego konsultacje jest taki, aby rzeczywiście wszyscy poczuli się, że w tym procesie mieli szansę wyrazić swoje zdanie i mieli na ten proces znaczący wpływ. Znowu wrócę do Duńczyków, ale to przypadek. Chociaż Szwedem się nazywa, więc może w jakimś stopniu tutaj Skandynawię promuje, ale pracowałem kiedyś z kolegami, z takimi ekspertami duńskimi, którzy powiedzieli mi niezwykle ciekawą rzecz. Mianowicie oni odnieśli wrażenie po kilku tygodniach pracy w Polsce, po pierwsze, że poruszają się w jakiejś troszeczkę takim kisielu. Jak wyjdą na ulicę, to tak trochę Polska upadła. Na butelce jest Polska. Się podniosło. Powiedzieli mi, że jakoś tak trudniej się o tej Polsce chodzi, i to pewnie nie tylko chodziło o to, że chodniki są krzywe, ale że jakoś proceduralnie to wszystko gdzieś jest ciężej. I pokazali mi taki bardzo ciekawy przykład, że ich zdaniem proces decyzyjny w Danii wygląda w taki sposób, że konsultacje społeczne trwają 5 lat, realizacja inwestycji trwa pół roku, podczas gdy w Polsce jest dokładnie odwrotnie. Ale proszę spojrzeć na sprawę ostatecznie. Ostatecznie oba procesy inwestycyjne trwają dokładnie 5,5 roku. Mało. Ten pierwszy proces jest znacznie tańszy. Dlatego, że jak Państwo się domyślacie, rozgrzebanie przez 5 lat inwestycji, bo ludzie tu się przykuwają, ludzie tam blokują, ludzie tu wysypują i tak dalej, nawet jeżeli to są sympatyczne modraszki, to kosztuje. I oczywiście można powiedzieć, co nas to obchodzi, to kosztuje inwestora. No nie, to nie jest tak, że to kosztuje inwestora, bo często to jest na przykład inwestor publiczny, a nawet jeżeli to jest inwestor prywatny, to gdzieś tam suma summarum nas to też kosztuje. Zatem powiedziałbym rzecz bardzo neoliberalną. Demokracja partycypacyjna najzwyczajniej w świecie się opłaca wszystkim. W związku z tym każdy, kto twierdzi, czy każda, kto twierdzi, że ta demokracja jest w Polsce na razie niemożliwa, bo my się musimy szybko rozwijać, jest w błędzie. Jest w błędzie. Pokazała to na przykład doświadczenie w Rozpudzie, gdzie władze państwa twierdziły, że jesteśmy blokującymi rozwój, a następnie okazało się, że to władze państwa blokują rozwój, bo nic nie zbudowały w koniec końców, mimo że się upierały, że mają rację. I na pewno w aspekcie demokratyzacji Unii Europejskiej, jeszcze na chwilę wracając do tego poziomu unijnego, Europejska Inicjatywa Obywatelska jest niezwykle ważnym instrumentem, ale na pewno nie jedynym. Tu już wspomniana petycja do Parlamentu Europejskiego, czy skarga do Komisji Europejskiej, tych narzędzi jest wiele. Ja w przeciwieństwie do Hanny, znając taką naturę naszą, Polek i Polaków, ja myślę, że my będziemy bardzo aktywni, jeśli chodzi o stosowanie tego typu instrumentów, że będziemy właśnie bardzo dużo różnego typu petycji, skarg czy inicjatyw europejskich inicjować. Bo wbrew pozorom od tego 2004 roku staliśmy się całkiem intensywnie Europejkami i Europejczykami. Ale oczywiście problemem jest to, że nawet jeżeli ten proces zostanie zainicjowany, to mamy po drugiej stronie potężne lobby korporacyjne, bo to, że my budujemy ponadnarodową demokrację w Unii Europejskiej z ogromnym trudem i wysiłkiem, to wcale nie znaczy, że już dawno nie czekają po tej drugiej stronie na nas ponadnarodowe korporacje, których rola i siła oddziaływania na politykę jest przemożna i ogromna. Jeszcze pewne przykłady podejścia, wracając tutaj na nasze lokalne podwórko, podejścia władzy, arogancji władzy. Proszę spojrzeć, że kiedy w Baden-Württembergu wybuchł taki potężny protest społeczny w Stuttgarcie przeciwko akurat wybudowaniu w środku miasta nowego, już muszę kończyć, tak, przeciwko dużemu dworcowi kolejowemu. I nie chodziło o to, że ludzie nie lubią kolei. Chodziło o to, że w sposób arogancki próbowano te inwestycje zrealizować. To tam to doprowadziło do zmiany czterech władz. CDU, CSU, która rządziła tam prawie od 60 lat, straciła tę władzę ze względu na taki poziom arogancji, a tę władzę, co mnie oczywiście cieszy, przejęli Zieloni. Zieloni z Czerwonymi, ale to Zieloni są w tym wypadku u władzy.
władzy w tym sensie, że ich premier tym landem rządzi. Podczas gdy, kiedy w Polsce tworzy się z wielkim trudem, bo w Polsce rzeczywiście ta aktywność społeczna jest nadal stosunkowo ograniczona. Chociażby ruch antybrunatny, i nie mam tutaj na myśli ruchu antyfaszystowskiego, ale mówię o ruchu przeciwko wydobyciu węgla brunatnego na zachodzie Polski. I ten ruch osiągnął sukces. Po pierwsze, udało mu się zebrać wystarczającą liczbę podpisów, żeby lokalne referendum zwołać, a po drugie w tym lokalnym referendum wygrało z opcją nie kopiemy węgla brunatnego. To jaka była reakcja władz państwowych? Władze państwowe natychmiast, rząd podjął działania w celu przygotowania projektu ustawy prawo geologiczne i górnicze, w którym ogranicza prawa do blokowania tego typu inwestycji, wskazując, że bezpieczeństwo energetyczne nie może być kwestią jakiejś tam demokratycznej debaty. No nie, nie można zamykać gęby bezpieczeństwem energetycznym, bo przecież wiadomo, że bezpieczeństwo energetyczne można właśnie budować oddolnie, można budować poprzez taki proces partycypacyjny. Zatem jeszcze miałem kilka przykładów, ale już czuję presję Adama, słuszną presję, i też czuję Państwa presję na debatę o tym, co my tutaj opowiadamy. Ale podsumowując, żeby jakoś to skonkludować, troszeczkę może taki chaotyczną moją wypowiedź. Na pewno Europejska Inicjatywa Obywatelska jest ważnym narzędziem demokratyzacji, może być narzędziem demokratyzacji społeczeństwa europejskiego, w ogóle tworzenia takiego poziomu europejskiego myślenia o demokracji. W tym sensie jest to na pewno narzędzie ważne. Na pewno jest to także narzędzie upolitycznienia Unii Europejskiej, co też jest niezwykle ważne. Czyli że zaczniemy myśleć o Komisji Europejskiej, o Radzie Unii Europejskiej czy o Parlamencie Europejskim jako instytucjach politycznych, podobnie jak instytucje narodowe czy instytucje lokalne. To jest niezwykle ważne dla takiej pogłębionej debaty publicznej. Ale z pewnością nie jest to narzędzie, które samodzielnie Unię Europejską przekształci w ponadnarodową demokrację. Z pewnością to musi być miks różnych narzędzi i różnych poziomów. I na pewno, tak jak kiedyś ekolodzy twierdzili, myśl globalnie, działaj lokalnie, musimy dodać do tego podwójnego, pod tych dwóch filarów, trzeci filar, działaj globalnie. Czyli po prostu musimy znowu jakby wyjść na poziom unijny i tam stać się także Europejkami, Europejczykami, aktywistami, którzy będą działali na rzecz demokracji ponadnarodowej. Dziękuję uprzejmie. Mamy 4 głosy w dyskusji. Są pewne różnice w rozłożeniu akcentów między tymi głosami. Ciekaw jestem, jakie teraz pojawią się pytania lub komentarze ze strony Państwa. Chciałbym tylko uprzedzić, że również będę pilnował czasu i na odpowiedź lub zadanie pytania będzie 2,5 minuty. Kto się zgłasza? Super. Ja może jeszcze, zanim Pan, jeszcze komentując to, co Darek powiedział, miałem taką wizję, że Polacy właśnie wprowadzają taką inicjatywę europejskiego zakazu mrożenia zarodków, ale to może po prostu taka obsesja. Już oddaję Panu głos. Łódź Radzikowski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Czy powiem tak, że my związkowcy widzimy potrzebę budowania płaszczyzn współpracy z organizacjami pozarządowymi, bo prowadzi to rzeczywiście do zwiększenia oddziaływania obywateli na władzę publiczną. Bo podobnie jak tutaj dzisiaj już prezentowane oceny, mamy taką dość negatywną ocenę sposobu sprawowania władzy w Polsce. Władza jest bardzo arogancka,
bardzo często działa w imię bardzo wąskich grup interesów. I mamy oczywiście też świadomość pewnej sprzeczności interesów, szczególnie tutaj właśnie między poszczególnymi grupami zawodowymi, chociażby ta przytoczona prawda sprawa węgla brunatnego, tam pracuje kilka tysięcy, czy kilkanaście tysięcy pracowników, więc to są problemy złożone. Ale myślę właśnie, że tego typu różne konferencje i dyskusje pozwalają nam zbliżyć stanowiska i oczywiście jesteśmy też za tym poglądem, aby kampanie informacyjne i debaty trwały więc dłużej, a cykle inwestycyjne krócej, bo to jest oczywiście zmora polska, że władza tak naprawdę podejmuje decyzje za nas, pozostawia, tutaj się zgadza, nam bardzo krótki okres czasu na konsultacje i tak naprawdę większość społeczeństwa nie wie, co my w ogóle wdrażamy i robimy w Polsce. Oczywiście mam też świadomość, że mamy różnie rozłożone akcenty, ale dla nas związkowców, szczególnie dzisiaj w kryzysie, najważniejsze jest ochrona miejsc pracy. Dzisiaj dla nas jest najważniejsze podniesienie poziomu dochodów pracowników, ale wiele przedsięwzięć programów mamy wspólnych i wtedy oczywiście wy możecie być w innych sprawach jako organizacje pozarządowe wiodący, a my będziemy próbowali to swojej działalności, czy również chociażby swoją osobowością, prawda, i swoją pozycją firmową. Więc wydaje mi się, że ta forma tworzenia i budowania tych płaszczyzn może być rzeczywiście dla nas wszystkich przydatna z tego nadrzędnego właśnie celu, o którym też dzisiaj tutaj mówiłem, budowy autentycznie demokratycznego społeczeństwa, a nie społeczeństwa o demokratycznej konstytucji. Dziękuję. Dziękuję. Adwokat, doradca organizacji niezależnych. Ja do przede wszystkim do pana Wisława Karasimowicza będę miał pytanie, ponieważ chciałbym zacząć od kwestii związanych, nie mam niestety tekstu traktatu lizbońskiego, tam jest wprowadzona ta europejska inicjatywa obywatelska. Moje pytanie dotyczy ewentualnej wiedzy na temat prac, zakresu, możliwości rychłej implementacji tego tej instytucji do prawa polskiego, ponieważ no, jak na razie to przynajmniej z mojej wiedzy ja nie posiadam żadnej na temat możliwości implementacyjnych. To jest pierwsze zagadnienie. I drugie zagadnienie jest bardziej może złożone, bo mamy taką sytuację w Polsce, że właściwie jedną z przyczyn fiaska różnych inicjatyw, zarówno na poziomie społecznym, jak i politycznym, jest oprócz ewentualnej cierpliwości tego kresu wytrzymałości, o którym tu Państwo wspominali, przede wszystkim brak ekonomicznych możliwości realizacji takich inicjatyw. To jest oczywiście, no wiemy, że ten system polityczny przede wszystkim jest bardzo dokładnie finansowo zabetonowany. Tam się już nic więcej nie zmieści niż to, co jest. Natomiast jest szereg takich inicjatyw, o których coraz częściej się mówi, które nie mieszczą się w koncepcji europejskiej inicjatywy. Ponieważ one dotyczą spraw stricte wewnętrznych, na przykład relacji państwo-kościół. Ja się posługuję często tym przykładem, dlatego że coraz więcej środowisk żąda no, przede wszystkim zrobienia porządku z systemem finansowania kościoła. Tak? Czy wprowadzenia jakiegoś takiego systemu, który byłby podobny jak powiedzmy we Włoszech czy w Austrii, systemem akredytywy podatkowej, bądź też jakimś systemem odpisu podatkowego. I to jest zagadnienie bardzo ciekawe, bo to tylko, nie tylko dotyczy pewnej kwestii równości, która powinna dotyczyć wszystkich, czy też pogłębienia demokracji, bo w ramach tego przecież każdy obywatel mógłby w istocie decydować, na co chce przeznaczyć te swoje podatki. I tutaj możliwość na przykład wykorzystania takiej inicjatywy zmierzającej do jakiegoś uregulowania na poziomie krajowym oczywiście, tak, tej sprawy właściwie nie istnieje. W związku z tym ta relacja między europejską inicjatywą, możliwościami wykorzystania na przykład w sprawach krajowych, czy jest możliwa, czy w ogóle będzie jakaś konstrukcja, którą można by było zastosować. Dziękuję bardzo. Yes, thank you.
my name is Gerhard Johann. I'm from the Viennese Greens from Austria and from the Greenest Westerlap Network of the European Greens. My question is to Hanna Gil-Piatek. She mentioned the local initiatives. I think one of the crucial points of the ECI will be what topics will be accepted finally by the EU Commission. That's a question that still is open. It was mentioned by my colleague Dan Willem Mosior. I think that will be crucial for the acceptance. If the ECI is broadly accepted or if it's not accepted, a big debate in Austria, not only in Austria, after Fukushima now is the exit of nuclear energy. And if, for instance, an ECI tries to get out of nuclear power and, for instance, transforming Euratom into a lobby that promotes renewable energy and exit of nuclear power, for instance, and if that will be not accepted by the Commission, for instance, then it will really damage the instrument of the ECI. So I think it is important first to have such topics as a topic of the ECI. And I think for the local initiatives, that is especially something which is important for them, because if they see an added value, then they will also join such processes of ECI. So my question is, how can we contribute in the debate, showing the local initiatives that they have an added value? For instance, if there are European issues like improvement of environmental impact assessment procedures, or steps towards towards sustainable transport, regulations on sustainable transport on European level. So all these things are very important for initiative working on the local level. And I think if we manage in getting those local initiatives involved into the ECI process, then we also can broaden a really qualitative pan-European debate, and that must be one of our goals. Thank you. Czy są jakieś jeszcze pytania? O, tutaj. Jeszcze ostatnie pytanie. Do pani z Austrii, pani Musiel. Mówiła pani o tym, że inicjatywy w Austrii, które osiągały poziom powyżej miliona głosów, były takimi inicjatywami praktycznie wiążącymi, mimo że nie było takiego zobowiązania, to był ten poziom, który nadał odpowiednią rangę polityczną. Czy mogłaby się pani podpuścić od takiego rodzaju szacunek, jakiego rodzaju, jaka była to ilość głosów na poziomie europejskim, czy to właśnie takie pierwsze wiążące inicjatywy usprawnić, czy na razie taką wagę, którą nie dałby się minimalizować? Mamy jeszcze czas na dwa pytania. Zdzisław Wujewski, Forum Związków Zawodowych. Ja właściwie, może to zabrzmi troszkę jak kiepski znawca laik w zakresie tej inicjatywy europejskiej. Niemniej jednak, proszę Państwa, bardzo pilnie przysłuchiwałem się wypowiedziom Państwa i zastanawia mnie jedna rzecz. Jaka możliwość jest w zakresie rzeczywistego wprowadzenia w życie? Tych inicjatyw w Europie jest bardzo dużo i na świecie. Natomiast mieliśmy jako związkowcy przykład wprowadzania w Polsce takiej ciekawej instytucji, jaką jest Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. Rzecz, która jest jakby zdematyzowana, świetnie prosperująca, no dobrze prosperująca w wielu państwach europejskich, natomiast totalnie zniszczona u nas, a więc coś, co pozbawiło organizacje społeczne, ludzi, społeczników, którzy chętnie chcieli działać na rzecz środowiska, na rzecz obywateli danego makroregionu, pozbawiła możliwości właśnie tego dobrą sprawę decydowania, bo to jest organizacja, która poza tym, że wychodzi inicjatywa, to właściwie kończy się stanowisko i władza robi swoje. Proszę nie odbierać tego jako negacja jednej, drugiej, dziesiątej władzy, natomiast pokazuje to jakby problem. I obawa moja jest następująca. Ja jestem w ogóle wielkim wielbicielem wszystkich takich akcji typu właśnie walka o środowisko, walka o lasy. I byłem ostatnio, proszę Państwa, na takim spotkaniu, dotyczyła sprawa właśnie węgla brunatnego. I równowaga teraz decyzji, co należy zrobić, bo jest
prywatna firma, która zajmuje się ich, stara się o zezwolenie i o licencję na wydobycie węgla pod Koninem. I jest kopalnia Bełchatów, która daje, jest taką przeciwwagą do tych propozycji, które daje ta prywatna firma. I powiem Państwu, że to było coś szokującego. Jedni z tysiącem różnych opinii od ekologów, od właśnie różnych organizacji społecznych i drudzy, którzy mówią, że czynnik ekonomiczny jest bardzo ważny, oni bardzo zasilą gminy i tak dalej. I proszę Państwa, totalne zderzanie dwóch reakcji społecznych, a więc jedna gmina jest zdecydowanie za tymi, którzy walczą o ekologię, a druga gmina, która się spodziewa strasznych pieniędzy, zdecydowanie za tym. Przepraszam, świadomie rzucam ten kamyczek, bo myślę, że to wybudzi u Państwa jakby sprawę do kolejnej dyskusji właśnie w tym zakresie. Jak przekonać obywateli do tego, żeby te inicjatywy, tworzenia tych inicjatyw obywatelskich miały rzeczywiście sens i miały miejsce w Polsce w sposób niepatologiczny, a taki normalny. Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobre pytanie, bo to jest pytanie o to, na jakim poziomie chcemy mieć demokrację. I nie jest wcale oczywiste, że im niżej, tym lepiej. Ale to nie jest, z tego jeszcze nie wynika, gdzie jest najlepiej. Jeszcze mamy czas na jedno pytanie. Ostatnia szansa. Zachęcamy. W takim razie przystępujemy do podsumowania i odpowiedzi na pytania i komentarze oraz podsumowania dyskusji. Uczestnicy dyskusji mogą również mieć pokusę czy ochotę odnieść się do innych głosów, do czego również zachęcam. Mamy na to po 4 minuty. Będziemy mówić w takiej kolejności, w jakiej zaczynaliśmy. Dziękuję bardzo. Dobrze było skierowane właśnie to pytanie pana mecenasa na temat implementacji zasad Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej do prawa polskiego. Ja myślę, że w ogóle takiej potrzeby już nie ma na tym etapie, ponieważ jest to wyrażone w jednym z artykułów Traktatu o Unii Europejskiej, Traktatu Lizbońskiego, który został ratyfikowany i przyjęty między innymi przez polski parlament, podpisany przez prezydenta. A materia teraz jest przedmiotem przewidzianej procedury, tak zwanej zwykłej procedury uzgodnień między Komisją Europejską a Parlamentem, przepraszam, Komisja już to skierowała do Parlamentu i Parlament dostanie, Parlament wyśle do Rady swoją propozycję, która ją przyjmie w normalnym trybie legislacyjnym, bo tu na razie nie ma mowy o żadnym nowym prawie tej inicjatywy, a potem, jeśli zostanie taki wniosek sformułowany, to on zostanie przesłany do zwykłego trybu legislacyjnego, który inicjuje komisja z udziałem Rady i Parlamentu. Tak? Także nie trzeba tego jakimiś dodatkowymi wzmocnieniami krajowymi, bo to będą przepisy właśnie dla całej Unii, głównie techniczne, o sposobie zbierania, tworzenia list, prawda, o tym, kiedy ta próbna inicjatywa będzie, prawda, jaki to jest próg tych 300 tysięcy głosów, jakie będą zasady zwrotu kosztów, czy na przykład różnicować je z powodu oczywistej różnicy wartości pieniądza, na przykład, prawda, w Niemczech, czy na Malcie, czy na Łotwie, czy też zwracać to około, dobrze pamiętam, była taka inicjatywa też, żeby to nie tworzyło pokusy zarabiania pieniędzy też dla niektórych organizacji, prawda, to żeby to tak bardzo umiarkowanie refundować, czyli tam była mowa nawet o tym, że to nie powinno przekraczać właśnie 10 centów euro za podpis, prawda? Nie wiem, jak to się skończyło, może podniesiono tę stawkę, bo niektórym wydawało się zupełnie, ona wydawała się nierealistyczna i niezapewniająca zwrotu kosztów. Rzeczywiście ekonomiczne te możliwości realizacji będą zdecydowanie po stronie tak, państw zamożnych, rozwiniętych społeczeństw obywatelskich i stymulowane przez biznes. Ale czy akcje stymulowane przez biznes są z natury złe? Nie, to już zacznie działać film obywatelski, prawda? Prawdopodobnie zaczną się spory na ten temat. Proszę pamiętać, że demokracja nie, tak mówię, demokracja nie jest tylko dla zwolenników demokracji, a zwykle doszedł do władzy w wyniku demokratycznych wyborów.
przepraszam, to porównanie koszmarnie trochę może brzmi, ale proszę pamiętać, że Europejska Inicjatywa Obywatelska może być wykorzystywana przez niektóre środowiska naszych współobywateli, przecież nie kryminalne, do realizacji ich specyficznych interesów. No i co w tym złego? To może nas kłopotać, to może nas drażnić, to może nas wściekać czasem, ale niektóre z tych środowisk, radykalnych bardzo, ale dobrze zorganizowanych, mogą okazać się świetnie zorganizowane dla tej inicjatywy. Trudno, no. Przecież nikt nie mówi, że demokracja to jest nieustanne przeskakiwanie z chmurki na chmurkę i powtarzanie, ja cię kocham, ty mnie kochasz, kochajmy się nawzajem. Prawda? Będą spory. Ta inicjatywa wyzwoli na pewno różne opinie, różne grupy opinii. Możemy być niektórymi zaskoczeni. Pamiętajmy, że ta inicjatywa nie tworzy jeszcze prawa. Ona umożliwia proces, normalny proces tworzenia prawa, który rozpocznie się jak zawsze od Komisji Europejskiej, która też zastrzegła sobie, nie zastrzegła to twórcy traktatu, dali jej to prawo, żeby ocenić na wstępie ten wniosek, czy on jest w ogóle, podpada pod kompetencje Komisji Europejskiej. I tutaj są możliwości dla prawników, dla nich ogromne, ponieważ trudno czasem stwierdzić jednoznacznie, które sprawy, zwłaszcza z zakresu spraw społecznych, podlegają inicjatywie legislacyjnej, a które nie, prawda? Ale o to właśnie chodzi, żeby zaczęła się prawdziwa debata właściwie, a jakie są wasze kompetencje? Prawda? Mało obywateli, nawet światłych, rozumie to. W tej Europie ta inicjatywa zaczepia nas, no w każdym razie nie pozwala nam spokojnie, tak powiem, przejść obok sprawy. Thank you. I'm not sure if I understood your question completely because the second part was translated very quick, so maybe you can ask again if I don't answer all you want to know. I think the first part was to which effects did petitions lead in the law? Was that right? No. Maybe you could name it. The question was, you said that some law initiatives in Austria reached a certain level, like 1 million votes, yeah, and that they were undeniable for politicians, so they had to deal with them in some way, and they were transposed into law later on. My question is, if you would make an estimate, what level would a European common initiative have to reach on the European level to have more or less the same potential that they have in Austria, the 1 million votes initiatives? Well, the 1 million is no limit which is written down in law, but it's a limit which people who discuss initiatives try to reach or think it is the only one they are successful because some of the petitions, exactly two of them, reached this limit. Some of them almost reached this limit. So people say 1 million is around a quarter of voters, and it's in Austria we don't have the big parties any longer. So in election polls right now, our big parties have around 23 to 27%. So it's kind of the same percentage they need to be the biggest party. So maybe that's one of the points. But I don't know if that's the question you probably okay. So that I think that's a realistic a realistic discussion on the one hand, but on the other hand, there are many initiatives who don't take the hurdle because they say, well, we are never able to get 1 million signatures. And they don't need to get 1 million, they only need 100,000 that Parliament has to discuss it. So what you have to look at when you talk about democratic instruments, direct democratic instruments, you have to look at the gap between the formal limit and the limits politics makes out of it, so it and media makes out of it. So it is not successful when you're under between around 1 million signatures, even though you're 10
you have 1 million except 100,000. I think 2 weeks before Fukushima happened, there was a petition, get out of Euratom, and it even did not reach the 100,000. It reached, I think, 19,000, 95,000 or something like that. And all the media... 300 votes, so it was 99,000 or something. And 2 weeks later, after Fukushima, the media said, well, if Fukushima had happened before, yeah, well, it probably would have been the most successful petition you ever had in Austria. So that's the problem for the people who initiate. I just wanted to make one point I forgot before. In this conference in May, we discussed the question: should it be, should the ECI just used from citizens or NGOs, or should it also be used by parties, by government, for instance? And it was an interesting discussion because I was on a panel with two members of the governmental parties. And I was the green one, and I said it should used by NGOs, by maybe supported by trade unions, but it should be initiated by citizens, because otherwise this would happen what I told you about the petition in Austria. No initiative is courage enough to do that because they say we don't have the money, we don't have the information, opportunities and stuff like that. So what we have to look at is that political parties don't try to use it as a new instrument of their party political debate. Pytanie, które dostałam przy panelu, było, co możemy zrobić, aby zaangażować lokalne inicjatywy obywatelskie w tworzenie europejskich inicjatyw obywatelskich w Polsce. Chodziło o Polskę, mam nadzieję. Otóż moim zdaniem główną przeszkodą jest nie brak zainteresowania różnymi narzędziami ze strony lokalnych inicjatyw obywatelskich w Polsce, ile po prostu zwykłe dla pociążenia. To znaczy woda spływa w najniższy punkt najszybciej jak może. Więc takie grupy osiągają swoje cele w sposób możliwie jak najbardziej skutecznym i w jak najkrótszym czasie, ponieważ wiadomo, że nie dysponują żadnymi środkami instytucjonalnymi, finansowymi, nie rozwijają się bardzo często. Bardzo często te protesty wskutek wypalenia członków, ponieważ jest to działalność zupełnie jakby nie refinansowana, aktywność członków gaśnie po 2-3 latach, bo ile można mieć taki efekt naprawdę? Dlatego jeżeli chcemy, żeby podobne lokalne grupy obywatelskie rozwijały się jakby nie w stronę lawirowania w obecnych warunkach prawnych, szukania motyli po łąkach, tylko naprawdę stałe ze swoimi postulatami życia w dobrym środowisku, zdrowia i jakby przyzwoitych warunków, to właściwie powinniśmy stworzyć instytucjonalne podstawy istnienia w Polsce, a takich nie mają. To znaczy, dopóki te postulaty, o których mówiłam w swojej prezentacji, nie zostaną przeformułowane na przykład w postulaty ekologiczne, dopóty taka grupa musi funkcjonować za własne pieniądze, we własnych mieszkaniach i to nie pozwala jej tak naprawdę na rozwijanie się w taką grupę inicjatywną, która mogłaby być nie wodą, ale ogniem, zarzewiem. Czymś, co sprowokuje również w innych krajach zmianę. No bo mogę sobie wyobrazić taki przykład, tak? Jest jakaś grupa na 30-tysięcznym osiedlu, która zebrała się, ponieważ jest plan wybudowania autostrady przez to osiedle. Zgodnie z prawem polskim, powiedzmy, nie musi się to nazywać autostrada, tylko droga ekspresowa, w polskich przepisach ona może być 20 metrów od zabudowań. Takie są przepisy. Nie słyszałam, żeby był jakikolwiek przypadek w Polsce, żeby sanepid zabronił wybudowania tego typu trasy o natężeniu ruchu na przykład 140 tysięcy pojazdów na dobę.
z powodów tak zagrożenia zdrowotnego. No i taka grupa znajduje badania, nie wiem, w Lancecie, znajduje raport Sierra Club, Health Hazards, w którym jest napisane wyraźnie. Jeśli chcesz nie mieć raka, nie możesz mieszkać w pobliżu takiej drogi, w promieniu, musisz mieszkać w odległości co najmniej 200-300 metrów. Inaczej masz 8-krotne prawdopodobieństwo tego, że ty i twoje dzieci dostaniecie nowotworu. No więc taka grupa inicjatywna oczywiście zaczyna działać lokalnie, dobra, już kończę. Natomiast mogłaby tak naprawdę stać się pewnego rodzaju inicjatorem zmian w prawie europejskim, tak? Ponieważ mamy już nową, dostępną wiedzę medyczną, wiemy, że obecne przepisy są przestarzałe, natomiast działamy w ramach obowiązującego prawa, nie tylko polskiego, ale i unijnego i wiemy, że możemy na przykład to zmienić. Nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach. No więc kontaktujemy się, wiadomo, ze swoimi znajomymi w innych krajach, czy u was też jest ten problem, no tak też go mamy. I wtedy mogłaby zacząć powoli zbierać się z takich grup lokalnych Europejska Inicjatywa Obywatelska, ale to niestety w Polsce w tej chwili nie ma szans, po prostu. To znaczy ludzie, którzy rzeczywiście wychodzą ze spraw lokalnych, nie mają tak naprawdę instytucjonalnych podstaw do działania i to jest tak naprawdę największa prawdziwa przeszkoda. Poza tym, bardzo duże jest ryzyko porażki, jeszcze tam mówię, tak? To znaczy nie jest powiedziane, że jeżeli zbierzemy milion podpisów w całej Europie, to oczywiście z pełnym uzasadnieniem, to czy nasz projekt wędruje nagle do kosza, ponieważ w tym rozporządzeniu z 16 lutego jest wyraźnie zapisane. Komisja może się zająć, bo może się nie zająć, tylko musi to uzasadnić. Dziękuję bardzo. Postaram się krócej. Jest tak, że